Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym takim programie trochę naukowym chciałem powiedzieć o osobach, które nie czują się zbyt dobrze. Osoby, które no, są jakby takie jakieś bardzo niewyraźne, mają jakieś zaburzenia z pamięcią, mają jakieś bóle głowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co może być u tych osób? Ja chciałem wam powiedzieć kilka takich przypadków, takich sytuacji, które tutaj Jasnowicka mi powiedziała, co się działo ze mną, dlaczego się źle czułem i w ogóle. A więc chciałem się z wami z tą informacją podzielić. A więc tak, pierwsza informacja, jeżeli czujecie się źle i macie problemy z pamięcią, macie problemy z zapamiętywaniem, z myśleniem trzeźwym, no to muszę wam powiedzieć, że macie zablokowany pień mózgu. Jak macie zablokowany pień mózgu, to musicie ten pień mózgu odblokować. Można go po prostu odblokować jakby ręką, robiąc taki ruch na szyi z tyłu, z dołu do góry, do głowy i mówiąc w tym momencie, odblokowuję mój pień mózgowy. Dzięki wypowiedzeniu tych słów pień mózgowy automatycznie się wam odblokuje, ponieważ siła waszego słowa jest tak mocna, że możecie sami spowodować w sobie odblokowanie się pnia mózgowego. Dodam, że do zablokowania pnia mózgowego przyczyniają się kryształy górskie. Kryształ górski noszony na szyi może wam, drodzy kochani, zablokować cały mózg, a więc może uśpić wasz mózg. Dlatego chciałem właśnie powiedzieć o tym w tym programie, żebyście wiedzieli na ten temat, ale również chciałem wytłumaczyć, że ten pień mózgowy można bardzo łatwo odblokować, tylko po prostu robiąc taki ruch ręką i jakby powodując, że ten pień mózgowy się odblokowuje i wypowiadając słowa, że ten pień po prostu się odblokowuje. Drugim takim elementem jest zanieczyszczenie mózgu i zanieczyszczenie szyszynki. Czyli po prostu musicie również, jeżeli macie radiestezyjnie, żeście sobie już wybadali, że macie szyszynkę jakby zablokowaną, czy zanieczyszczoną, czy mózg jest zanieczyszczony, ponieważ wiele osób odżywia się w taki sposób, który niezbyt dobry i możliwe, że pije alkohol, może pali papierosy i tak, i po prostu to wszystko działa na mózg, drodzy kochani, i to wszystko zanieczyszcza wasz mózg. Nie możecie myśleć trzeźwo, nie możecie widzieć rzeczy takimi, jakie one są. Dlatego dzięki powiedzeniu sobie, ja oczyszczam moimi rękami mój mózg. Dzięki powtarzaniu tych frazów możecie po prostu wasz mózg oczyścić. Oczywiście osoby, które mają nałogi, życzę im, żeby porzuciły te nałogi, czyli palenie papierosów, picie alkoholu. Czy ktoś zażywa narkotyki, to tym bardziej porzucenie tego nałogu. I wówczas możecie się zabrać za siebie, za swój mózg, za oczyszczenie i zregenerowanie waszych komórek mózgowych. Można to zrobić słownie, po prostu medytując, że wasz mózg jest czysty. I dzięki tej medytacji każdego dnia po prostu spowodujecie, że wasz mózg się oczyści i wasza szyszynka się oczyści. Musicie robić sobie konfirmację, mówiąc. Jesteście w pokoju sami, jesteście zamknięci w waszym pokoju, mówicie, powtarzacie sobie, oczyszczam moją szyszynkę, oczyszczam mój mózg, odblokowuję mój pień mózgowy. I wówczas pień mózgowy automatycznie będzie u was odblokowany. Musicie sobie wyćwiczyć siłę mentalną, bo dzięki sile mentalnej możecie robić cuda, możecie robić, odblokować swój cały organizm, możecie zmienić swój metabolizm, możecie zmienić wasze ciało na lepsze. Dzięki po prostu waszym konfirmacjom, pozytywnym konfirmacjom, możecie porzucić nawet nałogi. Możecie sobie powiedzieć, od dziś nie palę, od dziś nie piję, koniec, stop, zamykam, ucinam, koniec. I po prostu i osoby o silnej woli mogą po prostu odrzucić wszelkiego rodzaju nałogi od siebie i oczyścić swój mózg, spowodować, że odblokowanie pnia mózgowego, dodam, że odblokowanie pnia mózgowego jest bardzo istotne na procesy myślowe, na podejmowanie decyzji, trafnych decyzji. To jest bardzo, bardzo ważny punkt, żeby ten pień mózgowy nie był u was, drodzy kochani, zablokowany. Ponieważ ten pień mózgowy może być zablokowany przez demony, przez złe duchy i może być zablokowany przez złe osoby demoniczne, które się znajdują wokół was. Także przestrzegam was przed tym. Pomoże wam w tym wszystkim w identyfikacji, w rozpoznaniu sytuacji, jaka znajduje się w waszym organizmie. Pomoże wam w tym bardzo radiestezja, czyli musicie się jakby zaopatrzyć wahadełka, dzięki czemu wahadełkiem sobie możecie wybadać, czy wasz pień mózgowy jest zablokowany, czy wasze czakry są zmanipulowane, czy dobrze funkcjonują, czy źle funkcjonują. Radiestezją, wahadełkiem sobie możecie wybadać wiele, wiele rzeczy. Nie każdy z was, drodzy kochani, jest jasnowidzem, nie każdy z was ma te właściwości paranormalne.
ale jeżeli macie w swoim środowisku radiestetę, macie w swoim środowisku odpowiedniego jasnowidza lub sami możecie po prostu się nauczyć radiestezji i sobie wybadać, co tak naprawdę wam dolega, co tak z wami naprawdę jest. Na marginesie chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada aronit, który jest odpowiednikiem mineralnym, jest bardzo zdrowy. Na linku pod YouTube możecie zajrzeć do naszego sklepu. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.